bo jakbyście byli w moich domach, jakbyście widzieli tych młodych ludzi, którzy przychodzą w waszym wieku i są już straceni i już nie wyjdą z tego. I za parę miesięcy albo za parę lat ich zakopię ja osobiście, autentycznie, bo już tysiące ludzi zakopałem, że tak powiem, tymi ręcami, moi drodzy. Więcej niż was, no skąd wiesz, że rękoma? To chcę wam powiedzieć, że to są rzeczy, przerażające. Ponieważ dzisiaj właśnie chcę wam opowiedzieć o nieuleczalnej chorobie, jaką jest narkomania. O nieuleczalnej chorobie, w jaką wpada tysiące ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ile w Polsce jest ludzi ćwiczących narkomanii. No kto mi powie? Ile jest w Polsce ludzi, którzy ćwiczą narkomanii? No, która ciocia czy wujek powie? No! Tam wszyscy mają. Kochani, więc według takich nieoficjalnych danych mówi się, że jest około 200 tysięcy młodych ludzi, którzy są jakby zarażeni tą nieuleczalną chorobą, jaką jest narkomania. Nie wiem, ile w Bolesławcu ludzi zaraziło się narkomanią, ale znając to z jakichś takich opowieści, wiem, że dużo, że w tym 48-tysięcznym mieście jest ogromna masa młodych ludzi, która już jest zarażona. Po co przyszliście na spotkanie? Nie wiem. Nie wiem. Do kogo to widzicie? Naprawdę nie wiem. Do... Może kolega. Po co przyszedłeś na spotkanie? No posłuchać, dowiedzieć się o co tam. Co i jak, żeby się nie uzależnić. Czy takie różne. Jak zapobiegać. Albo komuś pomóc. Tak. Co chciałbyś wynieść po spotkaniu? No po prostu chciałbym wiedzieć, żeby się nie uzależnić, albo pomóc komuś. Co ja wam chcę powiedzieć? Powiedziałem już wam właściwie wszystko. Powiedziałem wam, że jest to nieuleczalna choroba. I to jest najważniejsze. Nieuleczalna! To znaczy, że jeżeli ktoś się w to wpieprzy, to nie wychodzi. Kumacie? I to jest najważniejsze. I ludzie, którzy w to nie uwierzyli, którzy mnie opowiadają, Marek, to nie jest prawda, ci ludzie są już po drugiej stronie jakby tej rzeki i ci ludzie z tego nie wyjdą. Ja nigdy w życiu nie byłem narkomanem. Nigdy w życiu nie spróbowałem żadnego narkotyku, mimo że mam, miałem i będę miał zawsze do czynienia z każdą ilością narkotyków. I mógłbym je brać garściami. Z prostej przyczyny. Ja bym wpadł jak śliwka w kompot. Ja bym po prostu po pierwszym machu marihuany proponowałbym go następny, potem następny, tak jak tysiące, dziesiątki tysięcy moich pacjentów. I dlatego ja nie mam zamiaru próbować jako ja, dlatego że po prostu wiem, że ja bym na 120% był narkomanem. A myślenie, czy mnie by się udało, czy może mój charakter jest taki, że może po tym jednym papierosie to bym sobie dał siana? Ja nie chcę tak rozumować. Nie chcę, ponieważ tak rozumowało dziesiątki tysięcy moich pacjentów i się oszukali. Po co przyszliście na spotkanie? No jeszcze nie wiem na co, no ale jakiś pan Kotański przyjechał i przyszłem, bo jestem przewodniczącym klasy i będę prowadził notatkę i się mam wykład na lekcji. Kto to jest Kotański? Pomaga ludziom w narkotykach, jakieś sprawy między domami. No. Czy interesują was problemy narkotyków? No raczej tak. Czy w waszej szkole są narkotyki? No tego nie mogę powiedzieć. Czy to jest problem w naszym mieście? No raczej tak. A czego spodziewasz się ty i twoi koledzy po takim spotkaniu? Nie, myślę, że to coś pomoże. Komu? No, ludziom, którzy są uzależnieni od narkotyków. A czy ci uzależnieni, ci bezpośrednio zagrożeni są tutaj z wami? Tak. Więc chciałbym od razu wam powiedzieć jako swoim przyjaciołom. Nie zaczynajcie od tego pierwszego razu. Ten pierwszy raz jest początkiem końca, jest zejściem po równi pochyłej na samo dno, bólu, rozpaczy i nędzy.
Druga prawda o narkomanii jest taka, że nie ma podziału na narkotyki miękkie i twarde, jak niektórzy debile sobie uważają. Nie ma pojęcia narkotyków bezpiecznych i niebezpiecznych. Ktoś mówił, no, marihuana to jest w porządku. O, bo wpaść to można na brown sugar na przykład, albo można wpaść na kokainie, albo na kwasie. Nieprawda. Nie ma podziału na narkotyki miękkie i twarde. Wszystko, tak jak powiedziałem, jest jednym narkotykiem. Wszystko jest na jednakowym stopniu niebezpieczeństwa. Po co przyszedłeś? Żeby zobaczyć Kotańskiego. Co chcesz się dowiedzieć tak, po takim spotkaniu? No, czy co mają ceny? Jak się można uzależnić od narkotyków? Jaki to ma wpływ na ludzi? Wiele rzeczy. Czy twoi koledzy nie wiedzą, jak się można uzależnić od narkotyków? Czyli przybywam w takim towarzystwie, że prawie każdy, nie wiem, no po prostu pali marihuanę, czy tam coraz to większy ten. Czy naprawdę interesuje was ten problem, czy przyszliście, bo musieliście? Czy nie, no ja przyszłem, bo się zgłosiłem i chciałem po prostu zobaczyć tego człowieka, bo wiem, że w końcu ten dużo ludziom pomógł wyjść z nałogu, no i sądzę, że na pewno jeszcze wielu ludzi pomoże. No. Nie ćpając, jest się otwartym, szczerym i prawdziwym. Ćpając, jest się po prostu do dupy. Ćpając, po prostu człowiek jest ograniczony. Ja widzę tych moich młodszych kolegów, koleżanki i kolegów. Widzę tych ludzi jakby, słuchajcie, tak strasznie wyciśniętych, tak strasznie wypranych, tak strasznie odartych z marzeń, ze wszystkiego, że głowa boli. I w to się pieprzać za grube przy okazji pieniądze, przecież to jest po prostu jakaś tragedia. Po co przyszłaś na spotkanie? No, żeby porozmawiać z panem Kotańskim. Co, czego się chcesz dowiedzieć? Znaczy... No. Znaczy wielu rzeczy, na przykład jak ci narkomani przechodzą przez to, czy to jest, czy można z tego wyjść w ogóle, czy jaki sposób. Czy narkomanów można spotkać w waszym najbliższym otoczeniu? Tak. Można z nimi się spotkać, tylko po prostu ludzie tego nie zauważają. A czy oni tutaj też dzisiaj przyszli? Chcą się z tego jakoś wyciągnąć? Nie sądzę, żeby chcieli z tego się wyciągnąć, bo... Nie, ale nie sądzę, że chcą. Uważasz, że narkotyki to problem? Tak. To jest to problem i trzeba z tym walczyć, ale to naprawdę to musi się wiele osób w to zaangażować. Czy liczycie na to, że Kotański wam pomoże? Nie, to my musimy sami sobie pomóc. To on nam może tylko wskazać, jak to zrobić, ale nie możemy tego od niego wymagać, żeby on to za nas zrobił. Dlaczego między wami są tacy, którzy na pewno spróbują? Bo statystycznie jest pośród was wiele już trupów. Wy nawet nie wiecie, kto tutaj będzie trupem. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem, bo ten ktoś, kto dzisiaj mówi do mnie, Marek, ja na pewno bym cię nie zbajerował, jutro na biwaku, pojutrze na prywatce, po pojutrze gdzie indziej da dupy. I wiecie dlaczego da? Dlatego, że właśnie będzie to lekceważył. Będzie mówił, że jego to jakby nie rusza. Albo będzie taki ciekawy, co za tym się kryje, że zbagatelizuje jakby wiedzę na ten temat. Po co przyszłyście na spotkanie? To znaczy dowiedzieć się więcej o narkotykach, bo nie jesteśmy dokładnie zaznajomieni z tym tematem. Czy twoim zdaniem młodzi ludzie wiedzą dużo, czy wiedzą mało na temat narkotyków? Mało. Co po prostu, jaki mają wpływ na ich organizm, jakie ma działanie narkotyk. I nie mają pojęcia o tym. Z kim młodzi ludzie mogą porozmawiać na co dzień o narkotykach? Raczej z rodzicami o tym nie, bo rodzice też nie wiedzą. Nie wiem, w szkole też nauczyciele nie są do tego przygotowani. Znaczy, no przyszedłem ogólnie spotkać się z panem Kotańskim. Kto to jest pan Marek Kotański? Bardzo, bardzo go cenię i szanuję. Jest to pan zajmujący się właśnie narkomanią, ludzi, którzy mają z tym problemy.
Po co wy, młodzi ludzie, młodzież bolesławiecka przyszła rozmawiać o narkomanii? Po co? Znaczy, ogólnie to jest ciekawość. Wiem, że w Bolesławcu jest problem narkomanii. W sumie mnie to nie dotyczy, ale ciekawość. Jak duży jest ten problem? Znaczy, duży to on nie jest, ale wiemy, że narkotyki są wśród młodzieży i są zażywane, także jakiś problem jest. Czego ty i twoi koledzy oczekujecie po takim spotkaniu, po wyjściu? To znaczy, chcemy zobaczyć, jakie są skutki tego. Ogólnie wiem, że pan Kotański wozi ze sobą ludzi mających problem z narkotykami. Nie wiem, jak będzie dzisiaj, ale ogólnie. Czy na co dzień nie możecie się dowiedzieć, jakie są skutki zażywania narkotyków? Czy musi przyjeżdżać Kotański, żeby o tym powiedzieć? To znaczy, możemy, ale... Z kim możecie porozmawiać o tym? Porozmawiać o narkotykach? Znaczy, z reguły się nie rozmawia za dużo o tym. Jak już się dochodzi do spraw narkotyków, to po prostu je się zażywa. W swoim życiu, kiedy zaczynałem pracę z narkomanami, nie widziałem, jak to się robi, jak pomagać tym ludziom. Ja nie widziałem, co należy robić, żeby narkomanom, którzy już przychodzili do mnie na zgiętych nogach, całkowicie nieprzytomni, jak wyprowadzić ich. Pierwszą rzeczą, która jest najłatwiejsza właściwie, to jest odtruć człowieka. Czyli pozbawić go narkotyku, który krąży w jego organizmie. To jest cholernie łatwa sprawa. Każdy debil potrafi odtruć drugiego człowieka. Bo dwa tygodnie, powiedzmy sobie, daje mu się jakieś witaminy, daje mu się jakąś kroplówkę z soli fizjologicznej, wypłukuje go się i po herbatencji. Ale to jest jedna tysięczna drogi. Bo w głowie człowieka jest dalej myśl, ja chcę brać. Tak zwane uzależnienie psychiczne. Człowiek chce cholernie brać. Nie wyobraża sobie, że można nie brać. Ma głód, straszliwy głód jakby tego, że musi wziąć. Troszeczkę ten głód przygasza się, ale on ciągle myśli o tym, że trzeba brać. Po dwóch tygodniach człowiek jakby idzie do ośrodka, do domu, w którym ma się przez dwa lata nauczyć żyć na trzeźwo. To jest cholernie trudna droga. A czy narkotyki są obok was? Tak. Są na wszystkich imprezach i są sprzedawane po prostu. Ja nie wiem, czy to jest karalne tak, jak powinno być. Przyszliśmy obejrzeć Marka Kotańskiego. Przyszliśmy go obejrzeć. Co to jest Marek Kotański? To jest założyciel Monaru. Czy to jest człowiek, z którym młodzi ludzie chętnie się spotykają? Myślę, że tak. Czego oczekujesz po takim spotkaniu? Nie wiem, jeszcze nie wiem. Rzecz nie polega na tym, żeby stworzyć tej młodzieży komfortowych warunków pod tytułem siadaj, tu masz śniadanko, obiad, kolację, tu pani salowa coś ci przyniesie, tutaj pan doktor ci w dupkę da zastrzyczek. Nie. Trzeba dać w dupę temu młodemu człowiekowi, żeby on jakby na nowo się odrodził. A więc trzeba stworzyć taki trening psychiczny z człowiekiem, żeby on sobie dał radę potem bez narkotyków. To jest cholernie trudna sprawa, moi drodzy. Czy młodzi ludzie czują potrzebę rozmawiania i słuchania o narkotykach? Znaczy, wydaje mi się, że tak, dlatego tutaj przyszliśmy. Dlaczego? No, żeby posłuchać i dowiedzieć się. Ale dlaczego czujecie potrzebę rozmowy o narkotykach? Może nie tyle, co my, ale ci, co zażywają, to też powinni iść i posłuchać tego, co on będzie mówił, nie? A czy ci, co zażywają, są tutaj dzisiaj z wami? No też. Czego oni oczekują po takim spotkaniu? Nie wiem, może... Znaczy oni na pewno wiedzą, że to jest szkodliwe, ale może niektórzy przestaną, nie wiem, nie mam pojęcia. A czy wy, ich koledzy, nie zażywający narkotyków, nie możecie im pomóc? Czy oni muszą przychodzić na takie spotkania, żeby się wyciągnąć z nałogu? Znaczy my im możemy mówić, ale to oni... właśnie zależy od każdego woli. Każdy my nie mamy wpływu to... na nich. Bo my powiemy, że nie... Każdy i tak zrobi to, co uważa, słuszne. To jest wolny kraj. Ja przyjechałem do was dlatego, że chcę wam powiedzieć o swojej wiedzy. To, co wy zrobicie ze swoją
jest to wasza sprawa. Jedno jest pewne, moje ośrodki czekają na każdego samobójcę. Bardzo rozwijające w ogóle sprawy. A ta powiedziałem kaj do przodu. Bo też po w takim parku, to potem to w ogóle człowiek wie, kim jest, w ogóle co można robić w życiu i w ogóle jest to pełna sprawa. Szkoda, że ja dotychczas przewidziałem swoje życie i nie działałem w tym parku. Ale właśnie tak, nie, oczywiście. Ja uważam osobiście, że każda forma rozrywki jest niezła, jeżeli oczywiście jest tylko jedną z części naszego życia. Jeżeli w tym mieście na przykład można by było znaleźć również kilka fajnych, ambitnych rzeczy dla dużej części młodzieży, to jestem za. Na początku luźne pytanie o wrażenia z dzisiejszego spotkania. No muszę powiedzieć, że bardzo jestem mile zaskoczony. Młodzież jest bardzo otwarta, bardzo taka prawdziwa, trudna młodzież, która myślę sobie, że gdzieś ma dużo problemów, z którymi sobie nie daje rady. Chciałaby się pytać o wiele rzeczy. Myślę sobie, że to spotkanie było okazją do wyjaśnienia wielu wątpliwości, ale na pewno takich spotkań powinno być dużo więcej. Oni powinni kontynuować takie pytania, odpowiedzi w swoich szkołach z nauczycielami, z rodzicami. Tego jest zdecydowanie za mało. Myślę sobie, że dzisiejsze spotkanie było prawdziwą lekcją, taką profilaktyczną. Prawdziwą lekcją, której próbowałem rozwiać im wiele wątpliwości, pokazać im, że pewne rzeczy są mitami, pewne rzeczy grożą im i jakie grożą im niebezpieczeństwa. Innymi słowy, chyba to zdało egzamin. Niezależnie, czy jest to Bolesławiec, czy Warszawka, czy Wrocław, czy Goleniów, wszędzie to zjawisko przybiera coraz powszechniejsze rozmiary. Na prywatce trzeba się zgłuszyć, na piwaku trzeba się zgłuszyć, na wyjeździe szkolnym wieczorem obowiązkowo wino i tak dalej, i tak dalej. Jest to objawem dla mnie prymitywizmu, objawem jakby ucieczki od rzeczywistości, dowodem na to, że nie potrafimy zwyczajnie, pięknie, na luzie rozgrywać swojego życia. I to jest dla mnie syf i malaria. Niestety zabrakło rodziców, ale w zasadzie te wytyczne, podstawowe wytyczne powinny być skierowane jednak do rodziców. Co rodzice mają zrobić, żeby dziecko nie zaczęło brać? To jest bardzo trudne pytanie i trudno jest odpowiedzieć w paru zdaniach. No, na pewno powinna panować w domu atmosfera szczerości, otwartości, atmosfera, w której młody człowiek mógłby jakby zwierzyć się rodzicom ze swoich kłopotów. Jeżeli będziemy reagowali na kłopoty dzieci lękiem, agresją, odrzuceniem, to niedobrze. Jeżeli w naszych domach będziemy chowali się za telewizor czy za gazetę, a nie będziemy poświęcać dziecku więcej czasu, to też pewnie może się tak kiedyś stać, że to dziecko nie wróci do domu lub wróci bardzo późno i będzie pod wpływem narkotyków czy alkoholu. Myślę sobie, że generalnie nasze domy są domami chłodnymi, domami, w których się nie zwraca uwagę na właściwe potrzeby dziecka, na jego potrzeby psychiczne, na potrzeby miłości, na potrzeby przyjaźni, a one mimo
że niekiedy nie sprawiają takiego wrażenia, to potrzebują tego, żebyśmy ich objęli. A więc obejmujmy nasze dzieci, rozmawiajmy z nimi i to jest najlepsze lekarstwo na to, żeby one po prostu nie poszły w narkotyki. A jakie znaczenie w zapobieganiu narkotyków ma szkoła, Pana zdaniem? Bo wiemy, że w szkołach nic się nie dzieje, absolutnie nic. Właśnie polska szkoła jest jednym wielkim pomnikiem niemożności pedagogicznej. Jest jak gdyby takim bezdusznym dosyć mechanizmem, w której się jedynie uczy i to też nie na najlepszym poziomie, natomiast na pewno nie wychowuje się. Ja ubolewam nad tym, że jest bardzo mało nauczycieli, którzy są prawdziwymi partnerami do rozmów z młodymi ludźmi. Ubolewam, że w polskiej szkole nie ma takiej możliwości, żeby młody człowiek mógł po lekcjach przyjść do swojego nauczyciela i zwierzyć mu się ze swoich kłopotów, żeby na lekcji również można było podyskutować o wielu trudnych problemach, czy to narkotycznych, czy seksualnych, czy w ogóle egzystencjalnych. No cóż, dopóki ta negatywna selekcja doboru nauczycieli nie zmieni się, ona od lat trwa, dopóki nie nauczymy się premiować nauczycieli otwartych, prawdziwych i śmiałych, to nic z tego nie wyjdzie. Nadal dyrektorzy szkół to ludzie z dawnej nomenklatury, ludzie, którzy nie do końca lubią eksperymenty, którzy są tradycyjni w złym tego słowa znaczeniu, bo ja też lubię tradycje i lubię białe kołnierzyki i chętnie byłbym za wprowadzeniem nawet mundurków, jeżeli za tym będzie kryła się prawdziwa troska i miłość do dziecka. Natomiast jeżeli będzie im się na wszystko pozwalało, to znaczy, że się ich lekceważy, bo wtedy, kiedy panuje bezchołowie, wtedy, kiedy ta szkoła jest właśnie taka luzacka, to wtedy zaczynają się narkotyki, zaczynają się rozboje, zaczyna się agresja i zaczyna się kompletne zagubienie. Szkoła nie ma żadnych autorytetów moralnych, szkoła nie ma żadnych drogowskazów, nie poszła w żadnym kierunku, który mógłby być kierunkiem do naśladownictwa. To tragedia, że mamy taką szkołę. Badania stwierdzają jednoznacznie, że nawet w trzecim pokoleniu marihuana wychodzi. Że wniosek jest taki, że jakby przesłanie, że marihuana, rozluźnia, daje lepszą wizję, w gruncie rzeczy się kończy tym, że miliony ludzi jest matni. Niedawno w naszym mieście wypłynął problem narkotyków, dosyć poważny. Niektórzy nauczyciele zaczęli się śmiało przyznawać do tego, że jednak narkotyki w szkołach są. Sami uczniowie zaczęli o tym mówić. Co mają zrobić rodzice, jeżeli wiedzą, że dziecko samo nie poradzi sobie z problemem? Gdzie kierować swoje kroki? Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że Bolesławiec jest bardzo zakażony, że tutaj są niestety setki, a nawet może tysiące młodych ludzi, którzy już próbowali narkotyków i są na najlepszej drodze. Ja myślę sobie, że jeżeli natychmiast, a ja dałem taką jakby propozycję zarządowi miasta, nie stworzymy tutaj ośrodka Monaru, który będzie realnie pomagał tym ludziom, ale w przeciągu kilku tygodni nie stworzymy takiego domu, to po prostu nic nie mogę poradzić. Najbliższy ośrodek jest we Wrocławiu, ale on jest całkowicie już zaklopsowany, nie ma tam żadnych miejsc. Tutaj nie ma pomocy dla tej młodzieży. Jak długo jeszcze władze będą chowały głowę w piasek? Jak długo jeszcze będą mówili, że są ważniejsze problemy? Nie ma ważniejszych problemów ponad młodzież. Młodzież na tym spotkaniu jakby udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że wie dużo o narkomanii. Wielu z nich niestety jest w fazie, w którym eksperymentują. I to jest bardzo niebezpieczna faza. Jeżeli się nic nie będzie robiło i nie będzie się pomagało tym, którzy są tutaj uzależnieni, to po prostu będziecie płacili najwyższą cenę zagubienia waszych dzieci. A więc, jeżeli chcecie stworzyć tu ośrodek Monaru, jestem gotowy. Jeżeli nie, pamiętajcie, że odpowiedzialność spadnie na was, ojcowie miasta. No właśnie, nie było tutaj bezpośrednio zainteresowanych. To była, tak mi się przynajmniej wydawało, czysta młodzież. No może w jakimś tam procencie nie. Natomiast co może przeszkodzić w stworzeniu takiego ośrodka na miejscu? Bo niedawno, kilka lat temu, próbował pan stworzyć niedaleko ośrodek w Strążu, o ile dobrze pamiętam. Czemu nie wyszło? No w Strążu nie wyszło, dlatego że okoliczna ludność, a przede wszystkim władze samorządowe, obawiały się, że będzie to jakiś natłok patologii, że oni sobie tutaj z tym nie dadzą rady. Teraz, kiedy ta patologia zbliżyła się do nich, mimo że nie ma ośrodka, myślę sobie, że może będą mieli inne zdanie. Ale ja w tej nowej demokracji polskiej, w tej nowej samorządności widzę wiele, wiele smutnych kolorów. Widzę, że to są ludzie, którzy nie chcą się decydować na działanie na przykład
pomagające młodym ludziom, to są ludzie, którzy albo są niewrażliwi, albo po prostu są na tyle niewykształceni, że nie rozumieją, że wyzwanie XXI wieku to ochrona przede wszystkim młodych ludzi. Przepraszam, ja mam pytanie. Dawaj. Czy na przykład próbował pan walczyć z dealerami? Jeżeli jakiś narkoman zgłaszał się do pańskiego ośrodka, czy tylko pan leczy narkomanów, czy też walczy? Bardzo dobre pytanie. Otóż leczę tylko narkomanów. Walkę z dealerami pozostawiam towarzyszom policjantom. Nie można robić, moi drodzy, wszystkiego i zupełnie z premedytacją i normalnie nie wcinam się w dealerów. Ale czy nie próbował pan policji pomóc? Nie. Dlaczego? Dlatego, że... Skoro pan uważa, że narkotyki są złe, to dlaczego pan też z nimi nie walczy, tylko z uzależnieniem? Dlatego, że ja sobie przysiągłem przed 30 laty, kiedy zacząłem, że moja praca będzie tylko w jednym kierunku. Że policja może do mnie przywodzić każdego delikwenta, ale ja nie będę o niczym, ani o swojej wiedzy na temat środowiska przestępczego, czy nieprzestępczego, nie będę nigdy policji informował. Bo takie jest moje założenie. Ale nie wolno tylko walczyć z przyczynami, ze skutkami, tylko... Wolno, ja tak robię. Ja uważam, że nie, no bo to nic nie daje. No to mówię, no. Skoro dalej są dealerzy i tak dalej, no to... Ja nie jestem Elliot Ness, który jakby walczy z dealerami. No wyobraź sobie, że Marek Kotański, Polska, je po to powstał przed 27 laty, żeby pomagać przede wszystkim młodzieży w wychodzeniu z uzależnienia. Natomiast sprawy przestępczości i dealerstwa pozostawiam innym, lepszym ode mnie! Nie ma lepszych! O, Państwo! Czy każdy narkoman może wyjść z nałogu? Każdy narkoman może wyjść z nałogu i każde dziecko może stać się narkomanem. Nie ma ludzi, którzy są zaimpregnowani na ten problem i nie ma również ludzi, którzy są skazani na to, żeby z tego nie wyjść. Można wyjść z tego, ale chcę podkreślić, że jest to choroba nieuleczalna. Można się jedynie trwale zaleczyć. Trzeba do końca życia być abstynentem i trzeba dbać o tą abstynencję. I trzeba robić wszystko, żeby z powrotem nie wejść na tą drogę. Dosłownie tak samo jak w alkoholizmie. Jeżeli się jest alkoholikiem, to się jest do końca życia. I nie można po prostu zwyczajnie pić. Tak samo nie można brać narkotyków, a narkotyki są w tej chwili powszechne, codzienne i chciałbym ostrzec, że jest to bilet w jedną stronę. Po co mamy tworzyć jeszcze jeden łańcuch nieszczęścia, legalizując na przykład gandzie? Co, jesteś za tym, żeby ją legalizować, tak? No ale widzisz, no bo jesteś nieodpowiedzialna, bo to stara, bo to ja leczę tych ludzi, a nie ty. Pieprzne słowa, takie dosyć mocne okrzyki. Czy to jest pana sposób na kontakt z młodzieżą? Tak. Wielokrotnie moja taka mocna rozmowa, powiedzenie niekiedy paru ostrych słów. Nie jest dlatego, żeby ją epatować jak gdyby z sobą, tylko żeby troszeczkę podbić atmosferę. Im się to podoba, nie jest to kupowanie ich tanie, tylko jakby myślę sobie, że ta forma ich bardziej elektryzuje, powoduje, że oni bardziej się koncentrują na danej osobie. Oczywiście to są rzeczy bardzo niekiedy ryzykowne, bo ale nie wyobrażam sobie mnie w garniturze mówiącego spokojnie przez pół godziny. Myślę sobie, że ta sala by po prostu nie słuchała, tak jak nie słucha tysięcy prelegentów, którzy myślą, że dotarli do niej, do tej młodzieży, a po prostu zwyczajnie nie docierają. Ja mam wrażenie, że te tłumy, które mnie otaczały potem, te autografy, te zdjęcia, te oklaski, uśmiechy młodych ludzi, ich zaangażowanie po tym programie są dowodem na to, że do nich wiele rzeczy trafiło. Jeżeli nawet powiemy sobie szczerze, jednego tylko tu uratowaliśmy, to już warto było coś takiego zrobić. Ja sądzę sobie, że mam tutaj już setki przyjaciół, którzy są ze mną na dobre i na złe i cieszę się, że przyjechałem do Bolesławca i że mogłem się z tymi ludźmi tak daleko od Warszawy spotkać. Czy taki właśnie Marek Kotański jest na co dzień przekonywujący, energiczny? No ja myślę, że taki jestem. Gdybym taki nie był, to bym nie ciągnął tego wszystkiego i to by wszystko gdzieś padło. Ja muszę być ciągle przekonywujący, energiczny. Muszę ciągle emanować jakby taką siłą, mimo że nieraz brakuje mi tej siły.
inni od tego ode mnie oczekują i bez tego bym niczego nie zrobił. Bardzo dużo dealerów jest w moich ośrodkach. Nie, córeńko, przecież my się nie zrozumieliśmy. On mnie się pytał, czy ja ich będę atakował i zamykał. Ja po prostu, oczywiście, że wielu dealerom pomagam i dealerzy odtruwają się w moich oddziałach detoksykacyjnych, wiesz, i niektórzy podejmują leczenie. Oczywiście jest wielu dealerów, którzy, wiesz, przychodzą tylko po to, żeby się odtruć, żeby potem znowu pracować, bo na przykład pracodawca mówi mu, słuchaj, ty się musisz wujek odtruć, bo już nie dajesz sobie rady. I on się idzie odtruwać, po czym znowu za kilka miesięcy przychodzi następnym razem. I to środowisko tak w ten sposób się kończy. Jest to tragiczne środowisko, tragedia. Zdemoralizowanie tych ludzi, ich cynizm, bezwzględność, kochani, to jest rzecz nie do pojęcia. Nosem by was wciągnęli wszystkich i wypluli 4 razy. W dupie mają was wszystkich killerzy i oni niestety was utopią, wielu z was. No z czego się śmiejesz, wujek?